Cześć, witajcie! Ja jestem Kuba i witam was w kolejnym odcinku Drogi do Liverpoolu. Dzisiaj zapoznam się z austriacką propozycją na tegoroczny konkurs, czyli Who the Hell is Edgar w wykonaniu Tei i Seleny. Jest to pierwszy w historii austriacki duet kobiet na eurowizyjnej scenie. A Teję możemy kojarzyć ze serbskich preselekcji 3 lata temu, gdzie była moją osobistą faworytką. Także jestem ciekawy, co przygotowała dla nas Austria, bo jak dzisiaj się obudziłem i pierwsze to zobaczyłem, to Austria 2024. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zobaczyć, kim jest Edgar. Oh my god! Nie mam pojęcia, co mam powiedzieć w tym momencie. Co tu się dzieje? Co jest? I to jest fajne! Ja serio nie wiem, co mam powiedzieć. Właśnie, who the hell is Edgar? Powiem to chyba już po raz trzeci, to jest naprawdę super! To ma vibe w Finlandii, gdzie się może wydawać głupie, ale to jest super catchy i nie ma głupiego tekstu, jakby się wydawało. Okej, who the hell is Edgar? Who the hell is Teja i Selena? Jakby Austria, co to jest? Jakby ja nie mam słów, ale w pozytywnym tego znaczeniu. Jestem w szoku, że to, co czytałem na Twitterze, jak latała ta piosenka wcześniej, że poe, coś tam, Edgar, jakimś zmarłym pisarzem, byłem, nie wiem, to będzie jakieś coś, czego nawet nie wiem, jak to mam teraz nazwać. A ja dostałem piosenkę, gdzie przez 3 minuty miałem uśmiechniętą gębę, bujało mnie. Jeżeli Austria to przedstawi, jeżeli to dziewczyny dobrze przedstawią na scenie, a wiemy, że Austria ma problemy z tym, bo ja jestem fanem austriackich piosenek na Eurowizji w ostatnich latach i mimo, że lubię Pie Marie, lubię Vincenta Bueno, lubię Paende, to wszystko traciło swoją magię i moc na scenie. Mam nadzieję, że tutaj Austria przyłoży się do wstępu, bo jak dla mnie to jest pewniak do finału i na dobre miejsce w finale, i Austria wraca do gry po tych 5 latach prawie. Muszę się zapoznać dokładnie jeszcze z tekstem tej piosenki, bo już słyszałem tyle, co wyłapałem. To nie jest piosenka o jakimś tam pisarzu, że to jest coś tam, tylko to ma jakieś głębsze przesłanie.
i od razu to dodaję do swojej playlisty. Ja myślę, że przesłucham dzisiaj tego kilkukrotnie na pewno, że jestem w wielkim, wielkim szoku. Teraz wy możecie się podzielić w komentarzach, co wy sądzicie o tej i Selenie oraz Edgarze. Wpadnijcie na wszystkie nasze wszystkie social media, naszego Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka oraz na serwer na Discordzie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, lecę słuchać jeszcze raz austriackiej propozycji. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!